Witam Was serdecznie, nazywam się Maciej Jurasz i przeprowadzimy dzisiaj ćwiczenie inscenizacja Brak powietrza Octopus Partnera wraz z komentarzem instruktorskim. Instruktor właśnie zanurza grupę, wymiana fajek na automaty, grupa klęka pod wodą, instruktor się zanurza, instruktor prosi: wy weźcie się pod ręce, chwyćcie się pod ręce, ok? Dive Master, ok? Uwaga, wy patrzcie na mnie. Nie mam powietrza, poproszę o podanie oktopusa. Ok? Czy wszyscy wiedzą, jakie to jest ćwiczenie? To był sygnał na ćwiczenie. Dive Master, proszę do mnie. Jest to ćwiczenie wykonywane w parach, a więc instruktor potrzebuje Dive Mastera, żeby zaprezentować to ćwiczenie, tą umiejętność. Uwaga, nie mam powietrza. I pierwsza rzecz bardzo ważna, kontakt. Dobrze chwycić, jest już kontakt. Podajemy puszeczkę, Dive Master podaje puszkę. Puszka nie może być górą, dyszą do góry, musi być dyszą do dołu. Puszczamy bąbelki, pamiętajmy o bąbelkach. Wąż musi być nad ramieniem, nie pod ramieniem. Wydech, wdech, wydech, wdech. I jak już nurek się uspokoił, to nawiązuje kontakt. Puszcza się jacket i wtedy kontakt już jest tylko na zasadzie trzymania za ramię. Ćwiczenie na czas. Instruktor wskazał całą tarczę i podzielił nam na pół, czyli 30 sekund. 30 sekund, inflatory w górę i teraz był sygnał cut, czyli koniec. Koniec prezentacji, koniec demonstracji tej umiejętności. Jest ok. Dive Master przybija piątkę, wraca na swoje miejsce. Instruktor pyta, czy wszyscy wszystko zrozumieli, czy jest ok, czy to jest jasne. I prosi dwie osoby do siebie, aby wykonały to ćwiczenie. Osoba, która nie będzie miała powietrza, jest po prawej stronie instruktora. Ta osoba, która podaje oktopus, jest po lewej stronie. Tutaj chodzi o to, żeby instruktor był jak najbliżej oktopusa, który jest podawany. Jest jeszcze raz kontakt z Dive Masterem, kontakt z grupą, kontakt z ćwiczącymi, czy wszystko jest ok. Instruktor wskazuje, ty nie masz powietrza. Czy wiesz, o co chodzi? Wiem. Dobrze, ok, więc proszę, zaczynaj. I jest sygnał, nie mam powietrza, jest kontakt, jest podanie puszki, instruktor, przepraszam, widzi ten oktopus bardzo wyraźnie. Oktopus do ust, jest kontakt, trzymają się za ramiona. Instruktor zaczyna odliczać czas, 30 sekund od tego momentu, ale zauważył drobny błąd, inflator jest w dół. Inflator musi być do góry. Pamiętajmy, że poprzez to ćwiczenie symulujemy awaryjne wynurzenie na oktopusie partnera, więc podczas awaryjnego wynurzenia ten inflator musi być właśnie do góry, aby rozprzężające się powietrze w jakiecie miało możliwość drogi ujścia. Instruktor mierzy czas. Tam z tyłu przed chwilą widzieliśmy, jak Dive Master nawiązał kontakt z kursantami. Instruktor daje sygnał cut, koniec. Za chwilę zaliczy ćwiczenie osobom wykonującym to ćwiczenie. Jest sygnał OK. Jest OK. Ty pamiętaj, inflator musi być do góry, nie może być na dół. OK? Zamieńcie się parami. Pamiętajmy, że jest to ćwiczenie w parach, trzeba je wykonać jako dawca i biorca, a więc nie można odesłać kursantów do grupy. Oni muszą się zamienić miejscami i wykonać to ćwiczenie jeszcze raz. Ten, który był przed chwilą dawcą, teraz będzie biorcą, więc tutaj było wskazanie instruktora. Zobaczmy, że instruktor łapie za swój oktopus. On już ma oktopus w ręce. On już jest przygotowany do ewentualnej pomocy nurkowi. W każdym ćwiczeniu, gdzie nurek nie ma automatu w ustach, choćby przez chwilę, instruktor powinien trzymać swoją rękę na oktopusie, żeby być w gotowości, powinien być przygotowany do pomocy. I ćwiczenie wystartowało, instruktor mierzy czas, obserwuje nurków i nagle mamy sytuację, w której jeden z nurków skończył. Hej, co się dzieje? Instruktor zwraca, ok, poczekał, aż nurek zacznie oddychać, ale pokazuje mu, pamiętaj, to jest ćwiczenie na czas. Czemu tak krótko zrobiłeś? Powtórz, pamiętaj, na czas, 30 sekund. Cała tarcza dzielona na pół, 30 sekund, ok? Powtórz jeszcze raz to ćwiczenie. Nie spełniłeś celu zaliczeniowego, Dive Master, ok? Celem zaliczeniowym jest oddychać przez 30 sekund, nie krócej. I od razu ręka instruktora ląduje na oktopusie. Grupa zaczyna, jest kontakt, jest podanie oktopusa.
Octopus w ustach. Kontakt. Jest ok. Inflatory idą do góry. Instruktor trzyma rękę na oktopusie. W tym momencie może puścić, odlicza czas. Jeśli obaj nurkowie mają swoje automaty w ustach, no to instruktor jest już tutaj spokojniejszy. Teraz był kontakt z Dive Masterem, z grupą, czy wszystko jest ok. To jest też ważne, żeby obserwować nie tylko osoby, które wykonują ćwiczenie, ale także osoby, które przypatrują się wykonywaniu tego ćwiczenia, aby monitorować, co robi Dive Master i czy Dive Master kontroluje grupę. Instruktor musi tu odpowiada za wszystkich, więc musi wszystkich kontrolować. I znowu ręka instruktora ląduje na oktopusie, ponieważ to jest ten moment, gdzie nurek nie ma swojego automatu w ustach. I jak już sprawa jest zakończona, wszystko jest bezpiecznie, instruktor dziękuje i zalicza ostatecznie ćwiczenie i pokazuje od razu, pamiętaj, nie skracaj ćwiczenia, to było za krótko, to musi trwać 30 sekund, ok? Ok, tobie też zaliczamy, ale ty też pamiętaj o tym, żeby inflatora nie opuszczać, inflator musi być do góry. Ty i ty proszę iść do Dive Mastera, tam Dive Master już dał sygnał ok, pokazał miejsce, a więc oni byli na początku grupy, teraz cofnęli się na koniec. Dive Master wpuszcza ich przed siebie, grupa się reorganizuje, instruktor dał sygnał, chwyćcie się pod ramię, chwycili się pod ramię i instruktor prosi dwie następne osoby do wykonywania tej czynności. A ty Dive Master patrz na grupę, czy u was jest wszystko ok? Jest ok, jest ok, ćwiczący ok, ty nie masz powietrza, jest wskazanie, kto nie ma powietrza i proszę rozpocznij ćwiczenie. Jest sygnał, nie mam powietrza, jest kontakt i nie ma puszczonych bąbelków, zobaczcie. A więc od razu było dotknięcie palcem ust osoby ćwiczącej, aby ona puściła te bąbelki. Inflatory do góry, jest potwierdzenie ok. Instruktor zaczyna liczyć czas. Pamiętajmy, że pewne błędy nie dają możliwości zaliczenia tego ćwiczenia i trzeba to ćwiczenie powtórzyć, tak jak na przykład skrócenie czasu, ale niektóre drobniejsze błędy, jak opuszczenie inflatora czy puszczanie bąbelków, mogą być skorygowane w trakcie wykonywania tej czynności i ćwiczenie może być realizowane. Od razu jest cały czas, zobaczcie, kontakt z grupą, kontakt z Dive Masterem. Instruktor obserwuje czas, ale obserwuje też osoby ćwiczące. I jest cut, jest sygnał, koniec ćwiczenia. Od razu ręka instruktora ląduje na oktopusie, od razu było wskazanie, że nie są puszczane bąbelki. Instruktor czeka, aż nurkowie uporządkują swój szpej nurkowy i jest ok. Ty pamiętaj, puszczaj bąbelki, ok? Ok, proszę zamieńcie się rolami. Po zamianie Dive Master ok, grupa ok, osoby ćwiczące proszę o wykonanie ćwiczenia, przy czym ty, jest wskazanie, ty nie masz powietrza. Ręka instruktora już ląduje na oktopusie, tu mamy kontakt, jest podanie, o i widzimy dysza jest do góry i w tym momencie instruktor reaguje bardzo szybko, obraca automat i pozwala realizować to ćwiczenie dalej. Nie musi to ćwiczenie być przerwane w tym momencie, jeśli zostało skorygowane. Inflatory do góry. I rozpoczynamy liczenie czasu. Czas start 30 sekund od tego momentu. Instruktor cały czas obserwuje ćwiczących, obserwuje grupę z tyłu, obserwuje Dive Mastera. Liczy czas. A tutaj mamy kontakt. Proszę, jest sygnał. I czekamy, aż minie 30, wyznaczone 30 sekund. Jest sygnał cut. Kończymy ćwiczenie. Instruktor od razu trzyma rękę na oktopusie, ponieważ to jest znowu moment, w którym nurek nie ma automatu w ustach. Jest ok. Przybijam piątkę, ale pamiętaj, nie obracaj puszki automatu. Dyszą w dół. Ok. Dobrze. Tu też jest piątka, zaliczenie. Ale wy oboje pamiętajcie o tym, żeby się trzymać. Tam był moment, w którym instruktor wskazywał, że nie muszą się chwycić, ponieważ się nie trzymali. I był sygnał, że proszę wrócić do Dive Mastera. Dive Master znów się rozsuwa, robi miejsce. I te dwie osoby, które były na początku, lądują na koniec, a instruktor może rozpocząć prezentację
następnego ćwiczenia. To jest ćwiczenie w parach, więc troszeczkę tych błędów tutaj występuje więcej, więc zwracajcie na to uwagę, aby przeprowadzać to ćwiczenie bezpiecznie. Ja dziękuję Wam za uwagę.